Chcecie być spokojni. Trey będzie miał was na oku. Zawsze. Nie wiem, dlaczego nie broni praw wiewiórek. Hej, moje marchewki! Zniknęły! Zebrałem je i wyrzuciłem na kompost. Co zrobiłeś? Posadziłem w ich miejsce eko-marchewki. Wyrosną za pół roku. Nie, nie! Moje poletko marchewek strasznie śmierdzi. Ach, co to za okropny zapach! Nawiozłem je naturalnym obornikiem. To istny dar natury. Mam nadzieję, że wyrosną na nim marchewki, a nie odpadki. Jej, dasz wiarę, Squeaks? Chwila, moment! Co z moimi meblami? Oddałem meble do czyszczenia, a dywany do prania. Będzie lepiej, jeśli sobie pójdziesz. Inaczej ja zbiorę ciebie. Natkę sobie skubnę. Resztę później zjem. Ale milusio. Jak woda? Nie za gorąca? Tego już za wiele, panie ekolog. Nie potrzebuję twojej pomocy. Zostaw mnie w spokoju! Ej, mi amigo, żyjesz, koleś? Co jest? Co to za miejsce? Luzik, jesteśmy u mnie na chacie. Dobrze, że byłem przy tobie, gdy upadłeś. Upadłem, bo mnie podglądałeś. Nie mogę się ruszać. To po to, żebyś znowu nie upadł brachu i nie stłukł sobie główki. Przywiązałem cię do przeciwgrawitacyjnego stojaka. Jest bezpieczny i poprawia krążenie. Sam zobacz. Dla swojego własnego bezpieczeństwa. Powinieneś tu zostać, ja wiem, może na zawsze? O czym ty mówisz? Masz mnie wypuścić. Mowy nie ma. A teraz słuchaj. Idę do ogródka po parę organicznych nowalijek, ale nie musisz się niczym przejmować. Zamykam drzwi na klucz, więc nikt ich nie otworzy od zewnątrz. Ani od wewnątrz. Squeaks, jak to dobrze! Prowadźmy! Co? Skąd? Wcale się do niego nie wprowadziłem. Zostałem uwięziony. Musisz mi pomóc. Dobre wieści! Szalotka obrodziła jak nigdy! Przemyślałem to sobie. Doszedłem do wniosku, że zmniejszenie śladu węglowego mojej diety to całkiem niezły pomysł. Co powiesz na zawarcie eko-przyjaźni? Wchodzę w to. Niech no tylko rozwiąże liny. Jeszcze tego pożałujesz. Coś mówiłeś? O, organiczną zmianę czuję. No pewnie, brachu. Wiesz, rozejrzałem się po domu, bracie, i zauważyłem tu parę rzeczy, które powinieneś wyrzucić. Nie gadaj. Powaga? Tak. Myślę, że skoro twoim zadaniem jest dbanie o moje zdrowie, ja jestem odpowiedzialny za twoje. Spójrz choćby na ten szalik. Niezły, co? Zrobiony z przetworzonych pieluszek. Zapytasz pewnie, skąd ten kolor? Wiesz, chyba się domyślam. Ech, ale spójrz, szalik jest tak długi, że mógłby się dostać do twojej solarnej sokowirówki. O nie, mój hipsterski zarost. Miną dwie sekundy, zanim odrośnie. No i